Rozdział dwudziesty Stary szejk Hatim dotrzymał wiernie obietnicy danej Grekowi i opiekował się dziećmi starannie. Droga w górę Białego Nilu była ciężka. Jechali przez Ketainę, Edducim i Kane, po czym minęli Abbe, lesistą wyspę nilową, na której przed wojną mieszkał w wypruchniałym drzewie Mahdi jako derwisz pustelnik. Karawana często musiała okrążać obszerne, porośnięte papirusem rozlewiska, czyli tak zwane suddy, od których powiew przynosił zatrutą w woń rozkładających się liści naniesionych prądem wody. Angielscy inżynierowie poprzecinali byli w swoim czasie te zapory i statki parowe mogły wówczas chodzić z Hartumu do Faszody i dalej. Obecnie jednak rzeka zatkała się znowu i nie mogąc płynąć swobodnie, rozlewała na obie strony. Okolica po prawym i lewym brzegu pokryta była wysoką dżunglą, wśród której wznosiły się kopce termitów i pojedyncze olbrzymie drzewa, gdzie niegdzie lasy dochodziły aż do rzeki. Na suchszych miejscach rosły gaje akacji. Przez pierwsze tygodnie spotykali osady i miasteczka arabskie, złożone z domów o dziwnych baniastych dachach, uwitych ze słomy dochnu, lecz za Abbą, od osady Gos Abu Guma, wjechali w Kraj Czarnych. Był on jednak zupełnie pusty, gdyż derwisze wygarnęli prawie do szczętu miejscową murzyńską ludność i sprzedawali ją na targach Hartumu, Omdurmanu, Dary, Faszeru, Elobejdu i innych miast sudańskich, darlurskich i kordofańskich. Tych mieszkańców, którzy zdołali się ukryć przed niewolą w gąszczach, w lasach, wyniszczył głód i ospa, która rozpanoszyła się z niebywałą siłą wzdłuż białego i niebieskiego Nilu sami derwisze mówili że wymierały na nią całe narody dawne plantacje sorga, manioku i bananów pokryła dżungla tylko zwierz dziki nieścigany przez nikogo rozmnożył się obficie nieraz pod zorzą wieczorną dzieci widziały z dala gromady słoni podobne do ruchomych skał Dążące powolnym krokiem do znanych sobie wodopojów. Na widok ich chatim, dawny handlarz kością słoniową, cmokał, wzdychał i tak w zaufaniu mówił do Stasia. Masszallach, ile tu bogactwa. Ale teraz nie warto polować, bo Mahdi zabronił kupcom egipskim przyjeżdżać do Chartumu i nie ma komu sprzedawać kłów chyba emirom na Umbaje. Prócz słoni spotykano także i żyrafy które ujrzawszy karawane, uciekały pośpiesznie ciężkim kłusem kiwając długimi szyjami, jakby były kulawe. Za gos Abu Guma pojawiały się coraz częściej bawoły i całe stada antylop. Ludzie z karawany, gdy im brakło świeżego mięsa, polowali na nie, wszelako prawie zawsze bezskutecznie, albowiem czujne i chybkie zwierzęta nie dawały się podejść ani otoczyć. Żywności w ogóle było skąpo gdyż z powodu wyludnienia kraju nie można było dostać ani prosa, ani bananów, ani ryb, których w dawnych czasach dostarczali karawanom murzyni z pokoleń Szylluk i Dinka, wymieniając je chętnie za paciorki szklane i drut mosiężny. Hatim nie dał jednak dzieciom mrzeć głodem, a co więcej, trzymał krótko gebra. I gdy ów raz na noclegu uderzył Stasia przy zdejmowaniu siodeł z wielbłądów, Kazał go rozciągnąć na ziemi i wyliczyć mu po trzydzieści razów w każdą piętę bambusem. Okrutny Sudańczyk przez dwa dni mógł chodzić tylko na palcach i przeklinał chwilę, w której opuścił fajum i mścił się na młodym, darowanym sobie niewolniku imieniem Kali. Staś z początku prawie rad był, że opuścili zapowietrzony Omdurman i że widzi kraje, o których marzył zawsze. Jego silny organizm wytrzymywał dotychczas doskonale trudy podróży a obfitsze pożywienie wróciło mu energię nieraz znów w czasie drogi i na postojach szeptał do ucha siostrzyczce że uciec można i znad białego nilu i że wcale nie zaniechał tego zamiaru lecz niepokoiło go jej zdrowie po trzech tygodniach od dnia wyjazdu z omdurmanu nel nie zapadła wprawdzie jeszcze na febre, ale twarz jej schudła i zamiast opalić się stawała się coraz przezroczystsza, a jej małe rączki wyglądały jakby ulepione z wosku. Nie brakło jej starań, ani nawet takich wygód, jakie staś i dinach mogli jej przy pomocy hatima zapewnić, ale brakło zdrowego powietrza pustyni. Wilgotny i upalny klimat, w połączeniu z trudami drogi, podkopywał coraz bardziej siły wątłego dziecka. Staś, począwszy od Gos Abuguma, dawał jej codziennie po pół proszka chininy i martwił się okropnie na myśl, że nie starczy mu na długo tego lekarstwa, którego nigdzie nie będzie można później dostać. Ale na to nie było rady. Należało bowiem przede wszystkim zapobiegać febrze. Chwilami brała go rozpacz. Łudził się tylko nadzieją, że Smain, jeśli zechce wymienić ich oboje na własne dzieci, to musi wyszukać dla nich jakiejś zdrowszej niż faszoda okolicy. Lecz nieszczęście zdawało się ciągle ścigać swe ofiary. Na dzień przed przybyciem do faszody, dinach, która jeszcze w omdurmanie czuła się słabą, zemdlała nagle przy rozwiązywaniu tobołka z rzeczami Nel zabranymi z Fajumu i spadła z wielbłąda. Staś i Hamis docucili się jej z największą trudnością. Nie odzyskała jednak przytomności, a raczej odzyskała ją dopiero wieczorem, po to tylko, by pożegnać ze łzami swą ukochaną panienkę i umrzeć. Gebr chciał koniecznie obciąć jej po śmierci uszy, aby pokazać je Smajnowi na dowód, że skończyła w drodze i zażądać osobnej i za jej porwanie zapłaty. Tak czyniono zmarłym w czasie podróży niewolnikom. Ale Hatim na prośbę Stasia i Nel nie zgodził się na to, więc pochowano ją uczciwie, a mogiłę jej zabezpieczono przed chienami za pomocą kamieni i cierni. Dzieci uczyły się jeszcze samotniejsze. Straciły w niej bowiem jedyną bliską i przywiązaną duszę. Był to szczególnie okrutny cios dla Nel. To też staś na próżno starał się ją utulić przez całą noc i dzień następny. Nadszedł szósty dzień podróży. Nazajutrz w południe karawana dotarła do faszody, ale znalazła tylko zgliszcza. Mahdyści biwakowali pod gołym niebem lub w skleconych na prędce szałasach strawy i gałęzi. Trzy dni temu osada zgorzała była całkowicie. Pozostały jedynie osmalone dymem ściany glinianych okrągłych chat i stojąca tuż nad wodą wielka drewniana szopa, która za czasów egipskich służyła jako skład kości słoniowej, a w której mieszkał obecnie wódz derwiszów, emir Sekitamala. Był to znakomity między Mahdystami człowiek skryty nieprzyjaciel kalifa Abdullahi'ego, ale natomiast osobisty przyjaciel Hatima. Ten przyjął gościnnie u siebie starego szejka wraz z dziećmi. Zaraz jednak na wstępie opowiedział im niepomyślną nowinę. Oto Smajna nie zastaną w faszodzie. Przed dwoma dniami udał się na wschód i południe od Nilu, na wyprawę po niewolników. I nie wiadomo, kiedy wróci, gdyż najbliższe okolice były już wyludnione. Tak, że ludzkiego towaru należało szukać bardzo daleko. Blisko od faszody. Leżała wprawdzie abisynia, z którą derwisze byli również w wojnie, ale Smain, mając tylko trzystu ludzi, nie mógł odważyć się na przekroczenie jej granic, strzeżonych obecnie pilnie przez wojowniczych mieszkańców i przez żołnierzy króla Jana. Wobec tego Sekitamala i Hatim poczęli zastanawiać się, co robić z dziećmi. Narada toczyła się głównie przy wieczerzy, na którą emir zaprosił także Stasia i Nel. Ja mówił do Hatima, muszę wkrótce wyruszyć ze wszystkimi ludźmi na daleką wyprawę na południe przeciw eminowi Paszy, który siedzi w Lado mając tam parowce i wojsko. Taki rozkaz przywiozłeś mi Hatimie. Ty musisz wracać do Omdurmanu. Więc w Faszodzie nie zostanie jedna żywa dusza. Mieszkać tu nie ma gdzie, jeść nie ma co i panują choroby. Wiem wprawdzie, że biali nie chorują na ospę, ale febra zabije te dzieci w ciągu miesiąca. Kazano mi je przywieźć do Faszody, odpowiedział Hatim, więc przywiozłem. I mógłbym się o nie więcej nie troszczyć, ale polecił mi je przyjaciel mój, Grek Kaliopuli, dlatego nie chciałbym, by pomarły. A to się stanie z pewnością. Co zatem robić? Zamiast pozostawiać je w pustej faszodzie, odeszli je do Smaina wraz z tymi ludźmi, którzy przywieźli je do Omdurmanu. Smain poszedł ku górom do suchego i wysokiego kraju, gdzie Febra nie zabija. Smain poszedł ku górom do suchego i wysokiego kraju, gdzie Febra nie zabija tak ludzi jak nad rzeką. Jakże odnajdą Smaina? Śladem ognia! Będzie on palił dżunglę, raz dlatego, by napędzić zwierzynę do skalistych wąwozów, w których łatwo ją otoczyć i wybić, a powtórę, by wypłaszczyć z gąszczów pogan, którzy w nich się pokryli przed pościgiem. Smajna nietrudno znaleźć. Czy go jednak dogonią? Będzie on czasem spędzał i po tygodniu w jednej okolicy, ponieważ musi wędzić mięso. Choćby wyjechali za dwa i trzy dni, dogonią go z pewnością. Ale dlaczego mają go gonić? On przecież wróci i tak do Faszody. Nie. Jeśli połów niewolników uda mu się, poprowadzi ich do miast na targi. Co robić? Pamiętaj, że gdy obaj odjedziemy z Faszody, dzieci, choćby ich nie zabiła febra, umrą tu z głodu. Na proroka. To prawda. I rzeczywiście, nie było innej rady, jak wysłać dzieci na nową tułaczkę. Hatim, który okazał się zupełnie dobrym człowiekiem, troszczył się tylko o to, czy Gebr, którego okrucieństwo poznał w czasie drogi, nie będzie znęcał się nad nimi. Ale groźny Seki Tamala, wzbudzający strach nawet we własnych żołnierzach, kazał przywołać Sudańczyka i zapowiedział mu, że ma odwieźć dzieci żywe i zdrowe do Smajna, a zarazem obchodzić się z nimi dobrze gdyż inaczej zostanie powieszony Dobry Hatim uprosił jeszcze emira by darował małej Nel niewolnicę która by jej służyła i opiekowała się nią w drodze i w obozie Smajna. Nel ucieszyła się bardzo tym podarkiem zwłaszcza gdy okazało się że niewolnica jest młodą dziewczyną z pokolenia Dinka u miłych rysach i słodkim wyrazie twarzy Staś wiedział, że faszoda to śmierć, więc nie prosił bynajmniej Hatima, by nie wyprawiano ich w nową, trzecią z kolei podróż. W duszy myślał też, że jadąc na wschód i południe, zbliżyć się muszą bardzo do południowych granic abisyńskich i że będzie można uciec. Miał nadzieję, że na suchych wyżynach Nel uchroni się może od febry i z tych wszystkich przyczyn chętnie i gorliwie zajął się przygotowaniami do drogi. Gebr, Hamis i dwaj Beduini nie byli także przeciwni wyprawie, licząc na to, że przy boku Smaina uda im się upolować sporą ilość niewolników, a potem sprzedać ich korzystnie na targach. Wiedzieli, że handlarze niewolników dochodzą czasem do wielkich majątków. W każdym razie woleli jechać niż pozostawać na miejscu pod ręką Hatima i Sekitamali. Przygotowania zabrały jednak sporo czasu, zwłaszcza że dzieci musiały wypocząć. Wielbłądy nie mogły już być użyte do tej podróży, więc Arabowie, a z nimi Staś i Nel, mieli jechać konno. Kali zaś, niewolnik Gebra i Mea, tak nazwana z porady Stasia służąca Nel, iść piechotą przy koniach. Hatim wystarał się też o osła, który niósł namiot przeznaczony dla dziewczynki i żywność dla dzieci na trzy dni. Więcej nie mógł jej udzielić sekita-mala. Dla Nel urządzono coś w rodzaju kobiecego siodła z wojłoku, mat palmowych i bambusów. Trzy dni spędziły dzieci dla odpoczynku w Faszodzie. Lecz niezmierna ilość komarów nad rzeką czyniła tu pobyt wprost nieznośnym. W dzień, Pojawiały się roje wielkich niebieskich much, nie gryzących wprawdzie, ale tak uprzykrzonych, że właziły w uszy, obsiadały oczy i wpadały nawet w usta. Staś słyszał jeszcze w portsajdzie, że komary i muchy roznoszą febrę i zarazki zapalenia oczu. W końcu więc sam poprosił seki tamale, by ich jak najprędzej wyprawił, zwłaszcza, że zbliżała się wiosenna pora dżysta.